Jesteśmy, Tomku, pierwsze pytanie. Jak smakuje pierwsze 5 godzin wolności po 18 latach? Po prostu jesteś, to jest taka, to jest po prostu rzecz nie do opisania. Po prostu ja, nie dociera to do mnie, że jestem wolnym człowiekiem, tak? 5 godzin minęło od tego, od kiedy wyszedłeś z aresztu śledczego. Jeszcze to do ciebie nie dotarło? Nie dotarło do mnie. Po prostu. A twoje pierwsze wrażenia, bo to były pierwsze, takie pierwsze wrażenia po 18 latach, bo ty nie znasz już, to jest inne miasto. Jakie są twoje pierwsze wrażenia? Tak jakbym się narodził po raz kolejny. Po prostu wszystko od początku. Życie, ale najważniejsze, że mam osobę, którą bardzo kocham. Bez niej po prostu to by się po prostu nie udało, tak? A coś cię zaskoczyło? Ten Wrocław się zmienił? Trochę inaczej wygląda? Zaskoczyło mnie to, że jestem... Już minęło 5 godzin, a ja nadal jestem na czołówkach telewizji. To jest zaskakujące, że po prostu... Nie spodziewałeś się, że tyle kamer, tyle dziennikarzy będzie obserwowało pierwsze minuty Tomasza Komendy na wolności? Absolutnie. Najbardziej się cieszę z tego, że po 18 latach mogę przytulić osobę, którą bardzo kocham, tak? To co ty? Tomku, wróćmy do tego, jak byłeś w więzieniu. Powiedz mi, jak ty byłeś traktowany? Po prostu ja nie miałem życia. Nie miałem życia, bo ludzie z takimi paragrafami, jak ja miałem, jak mi prokurator przedstawiła i sąd mnie skazał, po prostu ja myślałem, że ja już nie wyjdę. Ja po prostu myślałem, że mnie zabiją w kryminale. Czyli znęcaliście na tym, ubili cię, tak? Tak. Mhm. A do kogo, powiedz mi, masz największy żal za to, co się stało? Do kogo? Tak. Jest taka jedna osoba, że od tej osoby tak naprawdę wszystko się zaczęło. To jest moja sąsiadka. A co sobie myślałeś wtedy, kiedy cię zatrzymywano ten pierwszy raz? Że ja zaraz wyjdę. Ty wiedziałeś w ogóle, do jakiej sprawy zostajesz zatrzymany? Nie. Że ja po prostu myślałem, że ja zaraz wyjdę i że to jest po prostu tylko chwila, tak? Że powiedzą, że to jest pomyłka i opuszczę komendę wojewódzką, tak? Mhm. No ale niestety potoczyło się inaczej. A wtedy, kiedy cię zatrzymywano, co najgorsze, wtedy, kiedy stanąłeś na ławie oskarżonych, to jakie myśli? Pierwsze myśli. Że zostanę uniewinniony, tak cały czas na to liczyłem. Mhm. A zapadły wyroki skazujące mnie. Mhm. A co? Na samym początku mówiłem, że ja nie jestem osobą, która powinna siedzieć na ławie oskarżonych. A co pozwoliło ci przetrwać te 18 trudnych lat? Rodzina. Mhm. Przede wszystkim rodzina, że dawała mi wsparcie. I to było dla mnie na tamtą chwilę najważniejsze. A ty byłeś gotowy odsiedzieć te 25 lat? Wyobrażałeś ja sobie nie to, powiem, że... Ja nie powiem, że byłem gotowy, bo ja miałem próby samobójcze. Mhm. Nawet doszło do czegoś takiego, że ja wisiałem. Wisiałem, tylko mnie współosadzeni odcięli. Po prostu na tamtą chwilę nie był czas dla mnie. Po prostu ja miałem jeszcze żyć, żeby doczekać tej chwili, jaka jest dzisiaj. Mama pod zakładem karnym rozmawiała z nami, że był taki moment właśnie, że się załamałeś. To ona przybiegła pod zakład karny ona i powiedziała, zawsze że... Ona zawsze że jeżeli... była, zawsze podawała mi pomocną dłoń, tak? Mhm. Bez rodziców, bez braci to by się nie udało. Nie siedzielibyśmy dzisiaj nie na pryczy więziennej, tylko na wygodnej kanapie. Panie Dresko, co dzisiaj było na obiad? Po pierwsze obiad w domu Tomka. Gołąbki. Te, które ja już poznałem, te przepyszne gołąbki. Tak. Proszę mi, przez te wszystkie lata wynosiliście takie piętno, że jesteście rodziną mordercy. I to się teraz skończyło? No nie wiemy, czy się skończyło, ale tak było 18 lat. Pluto nam pod nogi. Wieszano nam na drzwiach zgniłe mięso, straszono nas. Męża chcieli nawet z drogi rzucić. Jechało za nim jakiś. Czyli to był koszmar, tak? To 18 lat. To był 18 lat koszmaru, ale wytrzymaliśmy. A Tomku, powiedz mi, ja wiem, że to wcześniej, bo minęło dopiero 5 godzin, ale na pewno w zakładzie karnym zastanawiałeś się przez te przynajmniej ostatnie tygodnie, kiedy wiedziałeś, że już raczej wyjdziesz, o swoich planach na przyszłość. Aha. Myślałeś? Na chwilę obecną nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Po prostu nie myślę. Żyję chwilą, która jest dzisiaj. Co będzie jutro, co będzie za miesiąc, nie wiem. Czas pokaże. Czyli rozumiem, nie myślisz jeszcze o pracy, o założeniu rodziny, to są jeszcze dalsze, rozumiem, plany. Najpierw chcesz nacieszyć mamą, braćmi, tatą, tak? Dokładnie. Chcę na razie pobyć z rodziną, tak? Mhm. I tyle. Czy pani Wersol, czy pani po raz pierwszy, ale to też pytanie do Tomka, będziecie mogli spokojnie usnąć po tych 18 latach? To będzie pierwsza spokojna noc? Tak. Mam całą rodzinę razem.
Wypełniło się, tamuś ma swój pokój, położy się grzecznie spać. Mam nadzieję. Tak. A czy Tomek, pani Tereska, będzie miał chociaż trochę wolności? Czy teraz go pani przygarnie jak małe dziecko, tak jak kiedyś? To już jest dorosły mężczyzna z bardzo mocnym charakterem. Nie, po prostu kocham go nad życie. On teraz decyduje sam o sobie. Mhm. Jak może do mnie może przyjść po poradę, zapytać. Mhm. Tomku, nie boisz się trochę teraz tego, co za tym oknem, nie za więziennymi kratami, tylko... Nie, ja jestem gotowy na wolność, tak? Mhm. Nie ma, na pewno nie może być gorzej, niż było przez te 18 lat. Może być tylko i może lepiej. Super, Tomku, dziękujemy w takim razie za rozmowę. Ja jeszcze raz cieszę się, że w końcu jesteś na wolności, bo ja też na to długo czekałem. Dziękuję. Dziękujemy za rozmowę.